Czy masz świadomość? Fortuna rządzi połową naszych działań, ale też zostawia do rządzenia drugą połowę lub blisko tego dla nas. Niccolò Machiavelli. Machiavelli wielokrotnie potępia różne formy absolutnej władzy i tyranii. Tyrańskie rządy to niszczyciele dobrych obywateli i wspólnego dobra. Waldemar Hanna, Świat Machiavelliego. We wszystkie strony ambicja i chciwość docierają. Niccolò Machiavelli. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Waldemar Hanasz, doktor, historyk, filozof. Pracuje w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książki Świat Machiavelliego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, 3 maja 2024 roku będziemy obchodzić, w zależności od tego, kiedy nas państwo będziecie słuchali, 555. rocznicę urodzin Machiavelliego. Jakie są trzy najpopularniejsze, pana zdaniem, mity dotyczące poglądów renesansowego filozofa i jakie odpowiadające im fakty? Dziękuję za zaproszenie. Jest to wielka przyjemność i rozmawiać z panem, i prezentować Machiavelliego do chętnych słuchaczy. Każdy obywatel powinien troszeczkę wiedzieć na ten temat. Ja z przyjemnością tu się dołożę do tej wiedzy. A no, mitów na temat Machiavelliego to krąży wiele i rzeczywiście byłoby to dużo samolotów do zestrzelenia tutaj. Skąd mi się to wzięło? Dużo różnych fałszywych mitów jest na jego temat, a jak się kliknie w Google, to jedna rzecz, która wyskoczy, to na pewno tak, cele i środki. Cel uświęca środki, reguła Machiavelliego, a chyba z milion wyświetleń wyskoczy na ten temat we wszystkich możliwych językach. A absolutna bzdura, absolutnie nieporozumienie. Dla filozofa sama fraza cel uświęca środki jest troszeczkę bezsensowna. Oczywiście co innego jak nie cel uświęca, wyjaśnia wszystko, cokolwiek robimy. Tak, mamy cel i dlatego robimy to, co robimy. I oczywiście reguła raczej mówi, no, polityczny cel uświęca wszelkie nieludzkie i niemoralne środki, i taka interpretacja, takie silne stwierdzenie jest nieporozumieniem. A Machiavelli sam nigdy nic podobnego nie napisał, a nie ma tego w żadnej z jego prac, ani nawet podobnego sformułowania. No, za chwilę, jak dojdziemy, będzie jasne, że jeśli mamy jakiś cel, a w szczególności jeśli mamy jakiś cel w polityce, to musimy być bardzo sprawni, bardzo inteligentni, bardzo efektywni w doborze środków. I nie mogą to być jakieś środki, byle jakie, nie mogą być zbyt miękkie, nie będzie działać, nie mogą być zbyt okrutne, bo prawdopodobnie akurat odwrócimy przeciwko sobie wielu ludzi swoim okrucieństwem. Więc trzeba dobierać te środki inteligentnie i mądrze. Więc to panie doktorze, ja tu się wtrącę, bo tak jest. Nie,
Nie ukrywam, że dla mnie też było dużym odkryciem, gdy czytałem pana książkę. Ja tutaj słuchaczom zdradzę, że pan, rozumiem, pracował ponad 20 lat nad nią. Można tak powiedzieć, można tak I powiedzieć. byłem bardzo zdziwiony tym, że pan po prostu pokazuje, jak bardzo spłaszczana jest myśl Machiavelliego przez tłumaczy, czy na świecie, czy również w Polsce. I że tak naprawdę trzeba studiować dużo myśl Machiavelliego, żeby oddać to, co on miał faktycznie na myśli. I nagle ten świat, w którym też żyłem przez lata, że Machiavelli to, Machiavelli tamto, raczej w takim duchu, że to był zły człowiek, nagle to wszystko runęło i się okazało, że jest zupełnie inaczej. A zupełnie inaczej. Aniołkiem nie był w renesansie. W różne rzeczy ludzie robili. W jego pamiętnikach są niektóre i sprośne rzeczy, i jakieś takie kontrowersyjne rzeczy. Więc to jest oczywiście życie, to jest życie. A tak, jak pan powiedział. Starałem się, żeby moja naukowa praca była również czytelna dla zwykłego czytelnika. Jest to akademicka praca. Ma tak, przeczytał pan pewnie wiele tych przepisów, gdzie rzeczywiście zmagam się z tym. Aha, angielskie tłumaczenie troszeczkę mija się z celem. Polskie tłumaczenie gubi to, gubi tamto i jest mylące, więc. Trochę jest tej akademickiej tam szczegółowości, bo opieram się wyłącznie na włoskim tekście, więc muszę czasem pewne rzeczy wyjaśnić. Ale to są te przypisy, które ewentualnie małymi literkami są napisane, i myślę, że czytanie książki bez zagłębiania się w takie detale i kosmetyki będzie też ciekawe, mimo tej akademickiej, czasem może A, zbyt. ale to Detalicznej tutaj otoczki. znowu pana zatrzymam. Powiem szczerze, że właśnie te przepisy są dla mnie też niesamowitym smaczkiem tej lektury. Państwu bardzo polecam. Rzadko się zdarza, żeby przepisy były tak interesujące w książkach, i akurat tu pana te przepisy naprawdę były dla mnie arcyciekawe, nawet czasami ciekawsze niż treść gówna, Cieszę się. Ale wracając do głównego pytania, powiedział pan o jednym micie. Jakie są dwa najważniejsze, o których my, słuchacze, obywatele, powinniśmy wiedzieć? Drugi to, jakie dzieło Machiavelliego znamy? Aha, książę. Z czego jest znany? Tak, jak znów, jak wskoczymy w Google'a, to wpiszemy Machiavelli, to zaraz wyskoczy milion różnych tekstów. Książę. Il Principe, The Prince. To jest takie też nieporozumienie. Tak się stało, że ta praca. Ta książka, która jest niewielka książeczka, akurat ona zrobiła oszałamiającą karierę w historii myśli politycznej. Czytana, krytykowana, a również przede wszystkim chyba ze względu na to, że była kontrowersyjna i różne właśnie smaczki, różne obrazki przedstawiała. Więc, no i była antyklerykalna, więc cała lawina różnych pobożnych autorów krytykowało Machiavelliego. A ja w pierwszym rozdziale, nie jest to wielki biograficzny rozdział, ale podaję, człowiek, który był przez kilkanaście lat ważnym urzędnikiem, który miał sporą, sporą władzę w swojej republice. Stracił pracę, bo rządy się zmieniły.
I to brutalnie się zmieniły. Stracił pracę i chciałby tą pracę odzyskać, i troszeczkę się podlizuje aktualnym władcom i pisze dosyć pośpiesznie małą książeczkę, która ma jakby zaprezentować jego wszechstronną, historyczną, elokwentną, inteligentną, dowcipną wiedzę na temat polityki. Mała książeczka, pierwsza jego praca napisana praktycznie. Po latach przemyśleń, kilka lat później pisze rozważania na temat Liviusza, nad historią Rzymu Liviusza. Duża książka, skomplikowana, będąca zdecydowanie znacznym rozszerzeniem księcia. Również w tych czasie ukazuje się jego trzecia książka, trzecia, jedyna wydana książka o sztuce wojny. I na końcu, pod koniec życia, pisze historie florenckie, które również ukazują się dopiero po jego śmierci. Historie florenckie na temat historii jego miasta państwa. On jest autorem, jak to ja nazywam, tak, tetralogii, czterech bardzo istotnych dzieł filozofii politycznej, w myśli politycznej. I zachęcam czytelników do sięgnięcia do tych bardziej dojrzałych, tak, może bardziej złożonych, ale bardziej dojrzałych, bo jakby niektóre idee z księcia są przemyślane, rozwinięte, przedyskutowane, wyjaśnione, a więc są to cztery równorzędne prace na temat myśli politycznej. Co ciekawe, nawet najwięksi czasem eksperci znawcy myśli Machiavellego też czasem oddzielają jego prace polityczne, czyli książę i rozważania nad Liviuszem, i prace historyczne o sztuce wojny i historie florenckie. Nieporozumienie, ponieważ wszystkie one cztery mówią tym samym językiem, opierają się na tych samych przesłankach, na tych samych założeniach, są przesiąknięte tą samą filozofią. To, że akurat jedna zajmuje się historią Rzymu napisaną przez Lewiosza, a inna zajmuje się historią Florencji napisaną przez Machiavellego, to tylko jest przedmiot, natomiast samo przesłanie i filozofia jest ta sama. I trzecie, tak, pytał pan tutaj Tak, trzeci mit, jaki odpowiadający mu fakt mógłby pan nam powiedzieć? Łatwo znaleźć, jaki jest jeden z mitów bardzo, bardzo popularnych, mianowicie to, że Machiavelli był takim empirystą. Wszystko, co interesowało go, to fakty, realia, historia, historyczne fakty. I na tych danych, datach, nazwiskach, faktach on zbudował całą teorię, i dlatego ta teoria jest taka realistyczna. I jak pan widział, na każdej stronie mojej pracy praktycznie jest pokazanie, jak przeczytamy, jak się zagłębimy w jego myśl. To okazuje się, że jest to bardzo rozbudowana, bardzo, bardzo teoretycznie bardzo dojrzała filozofia, więc tak, są tam fakty, są tam potężna wiedza historyczna, ale ona jest ukształtowana w pewien system teoretyczny, system myślowy, który pozwala tą rzeczywistość dopiero zinterpretować i pozwala wyciągnąć bardziej regularne wnioski, bardziej racjonalne wnioski. Więc nie jest to empiryk tylko, nie jest to realista i wielbiciel faktów, ale rzeczywiście myśliciel, który te dane, to wszystko przetwarza i przetwarza w błyskotliwą, bardzo rozwiniętą, dojrzałą filozofię polityczną.
To czym jest efektywna prawda według Machiavelliego i czym różni się od prawdy absolutnej? To jest bardzo fajne pytanie. Jedna z rzeczy, którą w książce też nowatorską w pewnym sensie, którą staram się uczynić, to, żeby pokazać, jak wielkie znaczenie miała wiedza dla Machiavelliego. Chciał być jednym z pionierów i jakiś rzeczywiście piewców prawdy i wiedzy, i zarazem w jego myśleniu politycznym jest: o jejku, to, co się dzieje w polityce, to wszystko jest związane jakoś z wiedzą, która najczęściej fałszywą wiedzą, ale to wszystko, co ludzie robią w polityce po każdej stronie barykady, opiera się na pewnej wizji, na pewnej wiedzy, na ile ta wiedza jest rzeczywiście prawdziwa, na ile jest sensowna, to ma duży wpływ na to, jakie sukcesy będziemy w życiu, w polityce będziemy osiągać. I tutaj z jednej strony on jako czempion wiedzy, i z drugiej strony w jego teorii wiedza ma kolosalne znaczenie. I tu przechodzimy właśnie do pana pytania. Pojawia się u niego to pojęcie veritae fetuale della cosa, skuteczna czy efektywna prawda przedmiotu. To jest fajna rzecz. Z jednej strony to jest efektywność. Nie możemy się chyba bawić, naukowcy niech się bawią, fizycy i astronomowie w jakieś absolutne prawdy, żeby dociec to, czy fakty są rzeczywiście zgodne z pewnymi wierzeniami, opiniami, przekonaniami. A my w polityce musimy się ograniczyć do bardziej praktycznej wersji myślenia o prawdzie, a ona musi być efektywna, a skuteczna w danej sytuacji. I drugi element tej tezy o efektywnej prawdzie przedmiotu jest ten przedmiot. Oto każda prawda ma swoją jakby sferę, każda dziedzina. Tu zajmujemy się polityką, tam zajmujemy się ekonomią, tam zajmujemy się naszym życiem prywatnym, gdzie indziej zajmujemy się tak zakupami i innymi rzeczami. I w każdym tej sferze, w pewnym sensie, każda ta sfera wypracowuje swoje własne reguły, i prawda znaczy w tych różnych sferach czasem coś innego. I tutaj w polityce w szczególności powołuje się Machiavelli parę razy na to, że prawdy to trzeba szukać na ulicy. To, co ludzie mówią, to, jak się zachowują, to, co myślą o władzy, jak ta władza w rzeczywistości funkcjonuje, to są te małe realia, które ci powiedzą, jaka jest prawda politycznego przedmiotu. To jest troszeczkę prawda wzięta właśnie z naszego życia codziennego, z naszych realiów, w których żyjemy, realiów tych, jak politycy działają, jak władcy działają, jak podwładni działają. To są te realia, efektywna prawda przedmiotu. A stawia Machiavelli taką tezę, że ludzie nade wszystko pragną posiadać. To po pierwsze, po drugie, ludzie pragną również uznania i podziwu. Dlaczego to takie ważne? I proszę o wyjaśnienie tych słów. Jedna rzecz to tak, jest to kolejne takie jego uproszczenie. Oto jeśli chcemy się zajmować polityką, to musimy jakoś widzieć, jak ludzie się zachowują, żeby przewidywać ich działania i żeby widzieć, że będzie to jakoś trzymać się kupy. I parę razy pisze: ja się tylko na polityce znam, na niczym innym.
Co akurat jest bzdurą, akurat był szalenie elokwentnym człowiekiem, który znał się na finansach i na biurokracji, i nawet na astrologii, na paru innych rzeczach, ale skromność tutaj przemawiała przez niego, więc znam się tylko na tej sferze. I chcąc tą sferę zrozumieć, trzeba przyjąć pewne założenia, co jest dla ludzi najważniejsze. I w tej sferze dla niego pokazuje Machiavelli dwie rzeczy. Awaricja e ambizione, dwie motywacje w naszym. Chciwość, tak, chęć posiadania i ambicja. Potrzeba władzy, chociaż to jest może za chwilkę. Jeśli wkraczamy w politykę, to zaznaczamy, to powinniśmy oczekiwać. Aha, to są te dwie rzeczy, które kierują ludźmi. Chcą się wzbogacić, chcą mieć więcej, lepiej więcej niż mniej, chcą mieć znaczenie. Niekoniecznie będzie to, żeby być od razu księciem i cesarzem, ale żeby mieć wpływy, żeby mieć dobrą sławę, żeby mieć reputazione, żeby mieć pewną otoczkę honorową, cieszyć się uznaniem, godnością, honorami i no, wieczną chwałą czasem niektórym się udaje. Dwie kolumny jakby postępowania politycznego to jest właśnie chęć posiadania i ambicja, chęć rządzenia. I teraz wielu myślicieli znacznie później dopiero dochodzi do tego rodzaju myśliciela. Aha, różne sfery mają swoje reguły i Adam Smith 250 lat później, coś koło tego, kiedy pisał o ekonomii, to ja miał jedną z taką bardzo makiawelicznych fraz w zasadzie. Tak, jak idziemy do restauracji, to nie oczekujemy, że restaurator da nam coś z miłości do nas, a odwołujemy się do miłości jego własnej, bo chce uzyskać zysk. O, to jest jego praca. W związku z czym dostaniemy to, co piekarz i warzelnik, tak jest, i rzeźnik chcą mieć zysk, chcą sprzedać swój towar. I na ich egoizmie, w pewnym sensie na ich żądzy zysku, mamy zagwarantowane, że dostaniemy dobry obiad i wszyscy będą szczęśliwi. Bardzo makiaweliczne podejście. To jest też idea Machiavellego. W każdej sferze są i nie znaczy, kiedy mówi, aha, uważajcie, jeśli idziecie do ludzi władzy, to oczekujcie, że będą chciwi i ambitni, a on nie mówi, że o, wszyscy ludzie są chciwi i ambitni, a tak, być może są fantastycznymi dziadkami, prawdopodobnie kochają swoich bliskich, pewnie lubią oglądać telewizję, a może jeszcze nie wtedy, pewnie lubią wiele innych rzeczy, podziwiają sztukę i robią wieżne inne rzeczy, i lubią dobre jedzenie, ale kiedy wkraczają w politykę, to te dwie rzeczy zaczynają być istotne, ich potrzeba posiadania i potrzeba sławy, pogłosu, respektu i chwały. W innych dziedzinach inne reguły mogą funkcjonować, ale akurat polityka to są te dwie rzeczy. Bardzo proste. To już nawiązał Pan troszkę do mojego następnego pytania, które brzmi, co to znaczy, że, i tutaj cytat, reguły życia prywatnego obywatela są radykalnie różne od reguł panujących w sferze władzy. Jestem ciekaw, co Pan powie, ale gdy to czytałem, to przypomniała mi się książka Maxa Webera, Polityka jako zawód i powołanie. No właśnie, co Absolutnie. to z tymi regułami jest? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz.
Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Absolutnie ma pan rację. Tu skojarzenie jest całkiem trafne i bliskie. A to jest fajna rzecz. Część już jakby powiedziałem, to różne sfery mają swoje własne reguły. I kiedy robisz biznes, to oczekuj z kim, że inni ludzie, którzy robią z tobą biznes, tak chcą uzyskać jak największy zysk i będą konkurować. Taki mają, tak są nastawione ich umysły i tak nastawiony jest ich świat, że muszą w ten sposób funkcjonować, bo inaczej zbankrutują i koniec, kropka. I tyle uprawiania biznesu. W polityce podobnie. Jeśli to ta ambicja nie funkcjonuje na tyle inteligentnie, to prawdopodobnie padniesz na twarz, stracisz władzę, w związku z czym musisz to dobrze organizować. A ciekawe jest, czy jakoś szerzej tu Machiavelli próbuje. Czasem są znaki, że nie tylko polityka, ale że to rzeczywiście ludzka natura w pewnym sensie ma takie kierunki zainteresowań. Jestem tutaj dosyć ostrożny w takich uogólnieniach, ale wydaje się, że wszyscy jesteśmy chciwi od elementarnych potrzeb. Tak, musimy jeść, musimy gdzieś mieszkać, musimy się w coś ubrać. Potrzebujemy materialnych podstaw do naszego życia. Lepiej mieć więcej niż mniej, lepiej mieć lepszy samochód, lepiej mieć lepsze jedzenie, lepiej może mieć nieco większy dom i mieszkanie, a więc chyba wszyscy tak idziemy troszeczkę do pewnego wyższego poziomu, a potem się już zaczyna u niektórych instynkt, żeby ten pierwszy milion zrobić, a potem zrobić pierwszy miliard, że niektórzy ten ciąg do posiadania mają tak silny. A w księciu to jest na przykład, bardzo często pojawia się, niektórzy władcy chcą podbić swoich sąsiadów. Naturalna rzecz, tak, chcemy posiadać, więc tu to prosta potrzeba materialnych dóbr jest tak troszeczkę przełożona. Prosta potrzeba posiadania większego kraju i większej władzy. I tak samo z tą ambicją. Tak, wielcy ludzie mają wielkie ambicje, ale wszyscy z nas, wszyscy mamy małą potrzebę szacunku od innych ludzi, tak, żeby ludzie dobrze o nas myśleli, żebyśmy może byli popularni, żebyśmy mogli być dumni z tego, co robimy i żeby inni to widzieli. A więc gdzieś na takim poziomie czysto elementarnym naszego życia, każdego z nas, jest ta potrzeba godności, pewnego uhonorowania, szacunku innych ludzi. A jeśli tego szacunku jest więcej, jeśli on jest bardziej na piedestale, to dla niektórych jest bardzo fajne, ale niektórym wystarcza to na nieco niższym poziomie. No i są jednostki, które tą ambicję mają rozdmuchaną do gargantuicznych rozmiarów. I oni idą do polityki. Parę razy Machiavelli ostrzega, jeśli nie przechodzi ci przez gardło kłamstwo, jeśli nie chcesz być czasem twardy dla ludzi, czasem krzywdzić ich psychicznie, to nie pchaj się do polityki, to nie jest dla ciebie. Nawet jeśli chcesz być jak najlepszym politykiem, to kiedy zostaniesz ministrem zdrowia, to się dowiesz, że zasoby są ograniczone. Niektórym ludziom, chorym ludziom, biednym ludziom
Dzieciom, które cierpią, musisz powiedzieć, musisz odmówić, nie, na to pieniądze nie będziemy mieli, a trzeba to jakoś podzielić i niektórym powiedzieć, będziemy o was dbać, innym powiedzieć, przykro nam, a nie jesteśmy w stanie uszczęśliwić wszystkich. A brutalna prawda po dziś dzień, a będąca realiami i tak, nie każdy jest w stanie to przełknąć. Ja bym się na polityka nie nadawał. Jako filozof zawsze widzę ilość rozczarowań, problemów, jakie ludzie mają. I nie chciałbym tutaj mieć potem na sumieniu, o kurczę, a ja tutaj akurat mogłem może pomóc, a nie mogłem tego zrobić. Ale to już mój charakter, co innego. Natomiast te reguły życia w różnych sferach. O, jeśli jestem lekarzem, to też inne reguły pewnie obowiązują. Muszę czasem komuś powiedzieć, przykro, jest pan tak chory, że już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie byłbym w stanie komukolwiek tego powiedzieć, dlatego nie jestem lekarzem. Dobrze, pójdźmy dalej. Wspomniałem już o tym, że pana książka jest okraszona szeregiem przepisów bardzo cennych i tworzących swoją odrębną historię. Jeden z nich tutaj w tej chwili zacytuję. To, że duża część rządzonych czasem głosuje na rządzących i jest przekonana, że rządzą oni dla wspólnego dobra, to efekt pozorów, ideologii, propagandy i zwykłej ignorancji. Proszę, panie doktorze, powiedzieć, przy czym był ten przypis, przy jakim fragmencie o Machiavellim, no i skąd? I proszę też o wyjaśnienia. Co tu wyjaśniać? Nie jest oczywiste. To się pojawia oczywiście wielokrotnie. Dlaczego? O, kilka jakby rzeczy można tu podkreślić. To, że w pewnym sensie polityka jest oparta na różnych formach fikcji. A 500 lat temu nie było telewizji, nie było żadnych mediów, nie było prasy nawet na dobrą sprawę, a jednak już jakiś taki instynkt podpowiadał tu takim myślicielom jak Machiavellemu. Tak, wszystko się opiera na tym, jak cię ludzie widzą. I tutaj w księciu, tak, pojawia się kilka takich zwrotów. O kurczę, ludzie widzą cię z daleka tylko i wierzą swoim oczom, a tylko niewielu ludzi ma do ciebie dostęp i wie więcej o tobie akurat w jego sformułowaniu, tylko niektórzy mogą cię dotykać, w związku z czym znają prawdziwego ciebie. A tamci z daleka to oczywiście widzą tylko pozory, widzą tylko iluzje, widzą to, co nie jest. Niekoniecznie nie musi być kłamstwem i jakimś rzeczywiście propagandą wciskającą zupełne nieprawdę, zupełnie inny świat. Niekoniecznie, po prostu jest to powierzchowne widzenie, a dają się nabrać na pozory. Wszyscy w pewnym sensie, tak? Przybieramy różne pozory, żebyśmy byli szanowani, lubiani, więc dla wszystkich jesteśmy pewnym zbiorem i prawdy i teatrzyku troszeczkę życia. Więc to jest taka prosta rzecz, bo a akurat w polityce ta fikcja urasta do większych rozmiarów i ta fikcja w zasadzie na tej fikcji to się opiera. Tak, 500 lat później wiemy, że kampanie wyborcze kształtują ludzi, propaganda, telewizja, zwykłe rzeczy, sztuka kształtuje, jak ludzie, myślenie ludzi o różnych sferach i o życiu. W związku z czym tak to się stosuje, stosowało się wtedy, dzisiaj chyba jeszcze bardziej byłby przerażony Machiavelli, patrząc, co się wylewa w internecie i co się dzieje w mediach.
To by powiedział, no tak, to rzeczywiście teraz już nikt nie wie, co jest prawdą, nic, nikt nie wie, jakie jest rzeczywiście, jakie są realia, bo jest tyle ich wersji, tyle fikcyjnych, kłamliwych a nieprawdziwych wersji rzeczywistości, że się można w tym absolutnie zagubić. No i tu tak, ideologia, propaganda, te wszystkie rzeczy decydują o tym, jak społeczeństwo funkcjonuje. Autor księcia uważał, że projekty wspólnot i harmonijnych państw Arystotelesa no, są bardzo oderwane od rzeczywistości. W ogóle z tego, co pan pisze w swojej książce, miał Machiavelli odwagę zakwestionować to, co Arystoteles mówił. I to, co później przez wielu wielkich było z Arystotelesem powtarzane. Pisze pan, że był w związku z tym Machiavelli samotny w swojej filozoficznej oryginalności. Tutaj, gdy czytałem te fragmenty o tym, to przypomniał mi się wielki Arthur Schopenhauer. Rozbawił mnie pan, tak. I pytanie, no po pierwsze proszę wyjaśnić te wątki z Arystotelesem, bo one są ciekawe. No i też jestem sam ciekaw, czy ten Schopenhauer to jest dobre tutaj połączenie kropek, czy nie. No, z Arystotelesem to oczywiście tak, Machiavelli zburzył całą jakby tradycję i starożytną, i średniowieczną, więc myśliciele tacy jak Arystoteles, Platon, Tomasz Zakwinu, to wręcz traktował ich troszeczkę z góry, bo mieli tak dziwne pojęcie o świecie, oderwane od życia, że po co się w ogóle z nimi spierać troszeczkę. A tak wspomina pan tutaj, że się mozoliłem troszeczkę, żeby wiele różnych różnic między Machiavellem a Arystotelesem wyłuszczyć. I jest to część sporów akademickich tutaj, ponieważ przez ładnych parę dziesięcioleci Machiavelli był przez wielkie autorytety historyczne, wielkich myślicieli, którzy mają wielki dorobek i zasługi w historii, przypisywali Machiavellego do takiej tradycji biorącej się od Arystotelesa. Wspomnę za chwilę jeszcze do tradycji tak zwanego klasycznego republikanizmu, a historycy taki jak John Packer, Quentin Skinner z Cambridge, a myśliciele, którzy pokazali, o, wielu myślicieli w tamtym czasie, którzy uważali się za republikanów, a ich myśli przypominają Machiavellego i Machiavelli pasuje do tego obrazu. Częściowo mają rację, tak, a jest wiele wątków tych klasycznych i republikańskich u Machiavellego. Natomiast z Arystotelesem jest tam tyle różnic, tak, i tam chyba kilkanaście punktów wyliczam. A tak, Arystoteles wierzył, że klasa średnia powinna odgrywać wielką rolę w stabilizacji. U Machiavellego jest nie ma żadnej klasy średniej. U Arystotelesa były, że pewne cnoty, takie jak umiarkowanie, powinny kierować ludźmi, a u Machiavellego jest nie, nasze pasje, emocje są niezaspokajalne, żadnego umiarkowania nie można tutaj znaleźć. Więc punkt po punkcie, od takich metafizycznych zupełnie podstaw Arystotelesa, po praktyczne różnic jest cała góra, i ta samotność. No tak jak powiedziałem, a ujął mnie pan tutaj skojarzeniem z Schopenhauerem. Ja, kiedy to przeczytałem, to tak się, kurczę, jeszcze Nietzsche by jeszcze lepiej pasował chyba. O co chodzi? O to Machiavelli, tak.
skrytykował cały nurt filozofii greckiej. Na każdej prawie stronie można znaleźć jakieś jego aluzje do klasycznej filozofii. Oczywiście zerwał z całym średniowieczem i chrześcijańską filozofią polityczną. Absolutnie jego krytyka chrześcijaństwa w wielu wersjach jest obecna, więc zerwał z całą przeszłością na swoją koncepcję. I wydaje się może, że w takim razie wielką przyszłość miała jego filozofia. I tak, i nie. Rzeczywiście 500 lat później jest sławny, ale i tutaj teza samotności nie jest moją własną. Francuski filozof Louis Althusser zaproponował to, że tak, był samotny, bo oderwał się od całej przeszłości, ale w przyszłości potem praktycznie wszyscy źle go zrozumieli i w zasadzie nie kontynuowali jego myślenia. Nowożytna myśl polityczna została później zdominowana przez teorię praw człowieka, teorię umowy społecznej, różnych koncepcji utylitaryzmu, koncepcje praw, tak, prawa naturalnego. Te wszystkie rzeczy zdominowały nowożytność. Machiavelli go nie interesowały te rzeczy. On miał swoją koncepcję. W pewnym sensie Althusser sugeruje, został zapomniany. Pojawiają się jacyś czytelnicy, którym się wydaje, że cokolwiek zrozumieli, ale w zasadzie nie zrozumieli. W związku z czym jest tutaj samotny i dlatego Schopenhauer i Nietzsche wydają się troszeczkę bratnimi duszami, bo tak, zerwali z pewną przeszłością, chcieli zaproponować nowe widzenie, ale to nowe widzenie stało się również pewnym obiektem interpretacji, niezrozumienia, manipulacji, więc ci myśliciele są w pewnym sensie i przeszłość, i przyszłość ich tak dosyć samotnie potraktowała. A spodobał mi się ten motyw. No jak książę pisze, pewien sentyment mam do tej tezy, nie do końca wiem, czy się z nią utożsamiał, ale wydaje mi się bardzo płodna intelektualnie, gdy się nad tym zastanowić. Dobrze, dziękuję. I ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w tematach, o których rozmawiamy i jaka jest na nie odpowiedź? No, ciekawe pytanie, Tom. Chyba to wspomniałem już o klasycznym republikanizmie, w którym Machiavelli był umieszczony. Parę dziesiąt lat temu koncepcja zrobiła wielki sukces odniosła, bo przez jakiś czas, kiedy tak upadł komunizm i różne inne rzeczy się działy w świecie, intelektualiści zachodni myśleli, że znaleźli jakąś taką trzecią drogę, że dotąd był liberalizm i kapitalizm, z drugiej strony był socjalizm i różne jego wersje, no, niestety komunistyczna też, ale było to starcie takich liberalnych i socjalistycznych filozofii. I obie zdają się być troszeczkę do bani, w związku z czym klasyczny republikanizm wywodzący się ze starożytności, obecny w renesansowych Włoszech, obecny w elżbietańskiej Anglii i obecny w XVIII-wiecznych Stanach Zjednoczonych, a że oto Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest napisana w duchu właśnie klasycznego republikanizmu. Aha, społeczeństwo powinno być oparte na silnym państwie i społeczeństwo powinny być tam rządy prawa, ale te rządy prawa przede wszystkim powinny opierać się na obywatelach, którzy są dojrzali, którzy są zaangażowani, którzy są gotowi działać. Czy to działać w demokracji, czy to działać broniąc swojego
swojego kraju, to powinna być to zaangażowanie obywatelskie. Ta świadomość była dla niektórych współczesnych intelektualistów istotna. I nikt nigdy nie podważał w zasadzie, okej, jeśli nazwiemy Machiavellego republikanem, to chyba fajnie, nie? Okazuje się, że to takie troszeczkę jest. Otóż u Machiavellego jest sporo ważnej informacji dotyczącej, jeśli jakieś państwo, republika dobrze sobie radzi, jest demokratyczna, jest wolna, zaczyna się tam coraz lepiej żyć, państwo zaczyna być coraz silniejsze, ludzie żyją coraz lepiej. Ci, skoro ludzie żyją sobie lepiej, to mają potomstwo, zaczyna populacja rosnąć, zaczyna gospodarka rosnąć. Wszystko wydaje się być fajne. A jeśli jesteś sąsiadem takiego doskonałego, silnego państwa i tam populacja zaczyna rosnąć i gospodarka zaczyna produkować coraz lepsze i miecze i zabawki dla dzieci, to jeśli jesteś sąsiadem, zastanów się, bo to może być, musisz się jakoś dogadać i u Machiavellego ta idea, że republikanizm ma w sobie dosyć istotne ziarno pewnego ekspansjonizmu. Oczywiście dobrze by było, żeby silne państwa raczej robiły biznes, ich eksport, import z innymi krajami, ale jeśli w starych czasach, 500 lat temu, tej ekonomicznej sfery troszeczkę brakowało, sprowadzało się, że to, że państwa, które zaczynają mieć coraz większą populację, coraz większą siłę, zaczynają się rozglądać, jakie tereny ewentualnie można sobie przywłaszczyć. I w tym sensie i tyranie, które krytykował, jak wspomniałeś, jak krytykował Machiavelli, i demokratyczne państwa, demokratyczne republiki, które nie są autokratycznymi państwami, mogą być dosyć zachłanne, mogą być dosyć skłonne do ekspansji. Więc jego idea jest tak, republikanizm jest fajny, sam jestem republikanem, mówił on. W końcu przez kilkanaście lat pracował w takiej demokratycznej Republice Florenckiej. Tak, to jest mój świat i lubię to, ale zdajcie sobie sprawę, w tym również jest ziarenko, które może doprowadzić do ekspansji, do wojny, do rzeczywiście zawładnięcia innymi krajami. W związku z czym ta potrzeba zachłanności wtedy, wracamy jakby do ludzkiej natury, że oto zachłanność i ambicja, czyli posiadanie i władza, to są te dwa silniki, które nas napędzają, a to dla Machiavellego widać, aha, nawet fantastyczny, sprawiedliwy, republikański ustrój będzie miał tą i tą zachłanność i potrzebę umocnienia i zwiększenia swojej władzy, a to jest pewna uniwersalna rzecz. Nie kwestionuje się jego republikanizmu, a powinno się dostrzegać, to był ostatni rozdział w mojej książce, próbuję tą dychotomię i ten paradoks republikanizmu troszeczkę opisać i odkryć u Machiavellego. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan dr Waldemar Hanasz, autor książki Świat Machiavellego, którą bardzo Państwu polecam. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. I wzajemnie bardzo dziękuję, była to wielka przyjemność. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.